Pewnego razu podczas sodalicyjnego wyjazdu rozmawiałem z księdzem, który jeszcze nie tak dawno był w Ameryce, dopiero co wrócił z Ameryki. Nie był tam w celach turystycznych, ale w tamtej części świata przyszło mu posługiwać. Posługiwał ten tam też nie jako tylko duszpasterz, ale był odpowiedzialny za wiele dużych projektów. Nie jakoby takie projekty były ważniejsze od duszpasterstwa, bynajmniej, o czym też mówiłem przed chwilą na naszych rekolekcjach, że każda ludzka dusza jest cenniejsza niż całe materialne stworzenie. No ale takie zadania też miał. I między innymi nadzorował on budowę największego spośród kościołów bractwa w ogóle na całym świecie. No i prawie, że dokończył tą budowę, pod sam koniec został przeniesiony z powrotem do Europy, bo zasadniczo z Europy on pochodził. Oczywiście przy budowie tego ogromnego kościoła współpracował z bardzo wieloma ludźmi, nie tylko z wiernymi, ale również z wieloma wielkimi korporacjami, które w jakiś sposób dostarczały jakieś usługi. No i ten ksiądz pewnego razu usłyszał, można powiedzieć, taką nieoficjalną ofertę. To znaczy jeden z przedstawicieli wysoko postawionych jednej z tych dużych korporacji powiedział do tego księdza: proszę księdza, jeśli ksiądz decyduje się zostawić to wszystko i przyjść do nas, to ja gwarantuję księdzu od razu u nas posadę i 10 tysięcy dolarów tygodniowo. Uznał najwyraźniej ten przedstawiciel korporacji, że tyle jest warta praca tego księdza. I oczywiście praca w cudzysłowie księdza jest warta nieskończenie wiele więcej. Tak jak nieskończenie wiele więcej jest warta każda ludzka dusza. Ale dlaczego ja o tym teraz wam opowiadam? Dlatego, że oczywiście skoro ten ksiądz mi to opowiedział, to znaczy, że jednak tą pokusę odrzucił. I jednak zdecydował się za wikt i opierunek, czyli za miejsce do spania i coś do jedzenia, dalej pracować dla Kościoła, dalej pracować nad zbawieniem dusz. Jest to bardzo ciekawy, piękny przykład wierności. Wierności, o której nie przez przypadek dzisiaj mówię, nie tylko pasuje ona pięknie do dzisiejszego święta, bo Najświętsza Maryja Panna jest tą, która jest całkowicie, absolutnie wierna, która w niczym od Pana Jezusa nie odstępuje, która w niczym od Bożego prawa nie odstępuje, ale również nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, wybrał właśnie dzisiejszy dzień jako to święto wierności na dzień, w którym członkowie Bractwa Świętego Piusa X składają swoje oblacje, a więc swoje przyrzeczenia. I dlatego to nasi księża dzisiaj weszli procesyjnie do presbiterium, dlatego to nie są w tym momencie w konfesjonałach. Właśnie dlatego, że po credo będą składali swoje uroczyste oblacje, będą ślubowali wierność, wierność Kościołowi, wierność Bractwu Świętego Piusa X. Jest to piękna uroczystość i dobra okazja do tego, żeby się zastanowić właśnie nad tym, jak odpowiedzieć na Boże wezwanie. I tu nawiązuję do tego, o czym mówiłem przed chwilą na naukach rekolekcyjnych. Pan Jezus oczekuje od nas odpowiedzi na Jego miłość. Odpowiedzi na tą wielką miłość, która wyraża się we wcieleniu, która wyraża się w Najświętszym Sakramencie, w tym, że On przychodzi do nas pod postacią pokarmu, idzie za nami, szukając nas. I czego oczekuje od nas w zamian? Oczekuje od nas wierności, wierności Jego Słowu, wierności Jego prawu.
oczekuje od nas tego, że będziemy żyli zgodnie z tym prawem Bożym, które rozpoznaliśmy, które Kościół Święty nam prezentuje. Oczekuje od nas wierności wobec sakramentów świętych. Oczekuje od nas wierności wobec naszych obowiązków stanu. Tylko tyle i aż tyle. I dlatego dzisiaj, gdy za parę chwil przed otwartym tabernakulum, bo takie oblacje składa się przed otwartym tabernakulum. Jest to piękna uroczystość i cieszę się, że w tym roku mamy okazję, cała wspólnota szkolna w tej uroczystości brać udział. Gdy za parę chwil księża uklęknął przed otwartym tabernakulum i będą składali swoje oblacje, to tak to postrzegajmy jako taki moment, w którym człowiek oddaje swoje życie, oddaje swoje siły, oddaje wszystko to, co robi ostatecznie Panu Jezusowi. Księża oddają swoje życie ze względu na dobro waszych dusz. Pamiętacie, że rozpocząłem moje rekolekcje od tej wartości ludzkiej duszy. W zasadzie oba wykłady tak się rozpoczęły. Nieskończona wartość ludzkiej duszy. I oczywiście również w ten moment człowieka, w którym człowiek poświęca swoje życie po to, żeby służyć zbawieniu dusz. To jest też moment, który to pokazuje. Tak jak widzimy to we wcieleniu, widzimy to w Najświętszym Sakramencie. Bóg, który przychodzi do nas, tak widzimy to również w działaniu Kościoła. Tam, gdzie ludzie naprawdę swoje życie oddają, poświęcają wszystkie swoje siły, troski po to, żeby właśnie duszę do zbawienia prowadzić. I oczywiście, że każdy z nas ma swoje wady, popełnia błędy i grzechy. Ale właśnie po to, żeby z nimi walczyć, właśnie po to, żeby z tymi naszymi wadami, błędami i grzechami walczyć, potrzebujemy sakramentów, potrzebujemy więc kapłanów, potrzebujemy tej wierności, tej naszej własnej, osobistej i właśnie tej wierności świętemu powołaniu. A więc odpowiedź na to, jak odpowiedzieć na Boże powołanie, jest w zasadzie dosyć prosta, poprzez wierność. Wierność Bożemu prawu, wierność Kościołowi, poprzez wierność danemu Słowu, poprzez wierność naszym obowiązkom. I teraz w trakcie tej mszy świętej, ja szczególnie w tym momencie oblacji, składania tych przyrzeczeń, polecam naszych księży waszym modlitwom, ale też pamiętajmy, prośmy też w tym wyjątkowym dniu, w tym święcie tej wyjątkowej wierności, tej absolutnej czystości Najświętszej Maryi Panny, prośmy również oczywiście o całkowitą wierność wobec Pana Jezusa dla nas. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria Mania Patri, comparsit gloria nato, Spirito i Sancto.